bardzo nieładną drogą prowadzi, bo ona chciała być do klasztoru już od najmłodszych lat. Ojciec był zdaniem przeciwny. Wymógł prawie, żeby wyszła za mąż. Ona dała ojcu to słowo, ale była otwarta na wolę Bożą. I często powtarzała, że człowiek w życiu może być wtedy szczęśliwy, kiedy nie rozumie się z wolą Bożą. Choćby nie wiem, jakie grudy na niego tam szły w życiu, nie wiem, jak było ciężko, ale człowiek, który wypełnia wolę Bożą, on to inaczej przechodzi. On to inaczej w ogóle przyjmuje, inaczej na to wszystko patrzy. To życie z tym, że będzie ona naprawdę szczęśliwa, jak to się zapomnia, jak to się zrobi. Ona sobie myślała, że Pan mógł pochować, że ma 50 lat, pochować się w tych ludziach. Ale Pan poszedł na to życia, już zabiera jej męża, zabiera syna, nawet ubrana, bo on miał 25 lat. Nie mogę sobie życie, czy to będzie mówić, a Pan poświadoma, że Pan się na tym inny rok, swoją wolę przeprowadzuje życie, a nie ona sobie własną. To jest coś niesamowitego. Ona to żyła od najmłodszych lat. No i Pan mógł, no, żeby zrealizować swoją wolę, musiał tak postąpić. Musiał jakby dopuścić to cierpienie, bo nie mogła być zaakceptowana z mężem. A nie czekał Pan, aż ona musiał to reżyserować, więc Pan mógł to tak reżyserował dla niej, ale ona to przyjęła, ona to przyjęła. No i później wyjeżdża do Rzymu, tam spotyka się z ojcem Kajsiewiczem z Matych Sajcem, opowiada mu o swoim życiu, o swoich... Nie była to chyba przeszkoda. No i tak się dzieje. I wtedy właśnie zapoznaje z Józefą Karską ją. Józefa Karska daje początek jakby taki niesamowity. Nawet jak czytałeś życiorys brata tego Alberta Świętego. Też niesamowite. Zresztą tutaj walczył, tu traci nogę,